Cześć, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku Mama News. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj będą rady dla przyszłej mamy. Dlaczego? Bo Mama News to może też być tak, że to jest wiadomość, że będziesz mamą. Ha! Dobre, nie? I tutaj niestety bywa różnie. Radość zazwyczaj nie jest tym uczuciem, które cię ogarnia. Jest szok, jest strach i pytanie, co to będzie, jak ja dam radę. Ale spokojnie, po paru dniach ta radość przychodzi. Nie ma tak dobrze. Inne obawy i inne problemy powrócą dosyć szybko. Duży brzuch, bardzo duży brzuch, jeszcze większy brzuch, zgaga, bezsenne noce, częste wizyty w toalecie, drętwienie kończyn. Ale wiesz, co ci powiem? Że to jest nic. To jest pikuś w porównaniu z buntem dwulatka czy aferą czterolatki o gumę do rzucia. Nie no, no nie chcę oczywiście cię straszyć, broń Boże, po prostu każdy etap ma swoje plusy i minusy. A macierzyństwo jest przecież takie ekstra! Ale wróćmy do początku. Kiedy już zaczynasz cieszyć się myślą, że rośnie w tobie mały człowiek, zaczyna się najgorsze. 100 pytań do. A jaki szpital? Wybrałaś wózek? Zaczęłaś kupować ubranka? Wiesz już, z kim będziesz rodzić? To się po prostu nie kończy. A do tego wszystkiego dochodzą jeszcze złote rady. Nawet ja ci radzę. I to jest właśnie niesamowite, bo my, matki, to kochamy. Robimy to oczywiście z czystego serca, z miłości do ciąży, porodu i dzieci. A ty, jako przyszła matka, musisz to wszystko ze stoickim spokojem przyjąć na klatę, w duchu myśleć swoje i przede wszystkim zaufać matczynej intuicji. Ale przejdźmy teraz do najważniejszego. Twój mały człowiek jest już z tobą na świecie. I co dalej? Po pierwsze, nie daj sobie wejść na głowę. A wizytę matki, ojca, babci, teściowej, koleżanki, kumpli starego odwlecz w czasie najdłużej jak się da. Mogą to być nawet 2-3 dni, ale zaufaj mi. Święty spokój, kiedy chodzisz po domu z cyckami na wierzchu, naprawdę jest bezcenny. Po drugie, rób to, co robi twoje dziecko. Twoje dziecko śpi, śpi razem z nim. Karmisz je? Okej, ale przygotuj sobie też wcześniej coś do jedzenia. Proste. Po trzecie, wykorzystuj faceta swego. Kiedy twoje dziecko słodko śpi, ty oczywiście już się wyspałaś z nim na pierwszej drzemce, to na tej drugiej czy trzeciej wyjdź na kawę. Wypraw ojca z dzieckiem na spacer, a w tym czasie zrób sobie paznokcie albo zafunduj sobie kąpiel. Zobaczysz, takie rozwiązania bardzo szybko wejdą ci w krew. A jeżeli twoje małe dziecko ciągle płacze, nie oszukujmy się, może też tak być, to wtedy nie łam się, zawiń dziecko w chustę, idź na kawę albo na zakupy. I tutaj płynnie przechodzimy do takich rzeczy bardziej serio. Nie, żeby to, co było wcześniej, było jakąś nieprawdą, absolutnie, nic z tych rzeczy. Jeżeli niebawem zostaniesz mamą albo właśnie nią zostałaś, to ja cieszę się razem z tobą, bardzo serdecznie ci gratuluję. I trzymam za ciebie kciuki, bo ja w przeciwieństwie do innych naprawdę wiem, że może być ci ciężko. Dlatego w opisie tego filmu na dole zostawiam ci 3 filmiki, które może okażą się być pomocne. 2 dotyczą porodu, a w tym trzecim mowa jest o tym, jak nosić dziecko w chuście i dlaczego warto to robić. Więc śmiało, zaglądaj tutaj, bądź ze mną, bo przecież każdej matce należy się 10 minut spokoju. Cześć! Sklub sklibuj! 10 minut spokoju, klikajcie, bez suba będzie fajnie!